12 sierpnia na blogu ST Software pojawia się informacja na temat Lizbony, jednej z dwóch stolic, którą zobaczymy w dodatku Iberia. A więcej informacji w tym odcinku. Zapraszam. A więc siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami od ST Software, a w dzisiejszym odcinku mamy kolejne informacje na temat dodatku Iberia, czyli kolejnego tegorocznego dodatku mapowego do Euro Truck Simulator 2 i dzisiejszym tematem będzie jedna z dwóch stolic, którą zobaczymy oczywiście w tym dodatku, ta druga to oczywiście Madryt, bo raczej nie zanosi się, żeby pojawiły się inne kraje. W tym dodatku, no sami możecie zobaczyć, że to logo po prawej stronie pokazuje, że w Iberii będzie Hiszpania i Portugalia, więc raczej nie zanosi się na te dwa mniejsze tam kraje, które jeszcze są na Półwyspie Iberyjskim. Jednak w każdym razie na Madryt pewnie jeszcze przyjdzie czas. Dzisiaj temat Lizbony. No i oczywiście, kiedy pojawią się takie informacje, no to przede wszystkim skupimy się na zdjęciach. Ale zanim przejdziemy, no to jeszcze takie ogólne informacje na temat Lizbony, takie podstawowe, żeby co niektórych tutaj doszkolić. Oczywiście Lizbona jest stolicą Portugalii, czyli jednego z krajów, który znajduje się na terenach Półwyspu Iberyjskiego. Oprócz tego, że jest stolicą, jest też oczywiście największym miastem Portugalii, jest położone w zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego, jak i samej Portugalii, no i znajduje się nad rzeką Tag. W samym centrum administracyjnym Lizbony, to są dane z 2011 roku, mieszkało ponad 500 000 mieszkańców, natomiast jeśli chodzi o całą metropolię, czyli ten cały zespół metropolitalny Lizbony, mieszkało ponad 2 800 000 mieszkańców. Chodzi konkretnie o ten obszar zaznaczony tutaj na czerwono, co stanowi około 27% populacji tego państwa. No i tak, nie przedłużając, przejdźmy już oczywiście do tych terenów, do tych zdjęć, które zostały tutaj pokazane. No i oczywiście zaczynamy. Zdjęcie z 15, więc trochę tego jest. No i na początku mamy tu zdjęcie z jednego z mostów, które przyjdzie nam oczywiście zwiedzić, odkryć, w ogóle przyjechać się po nich. A konkretnie jest to most Vasco da Gama, jednego z dwóch obecnie dostępnych mostów. Tam jeszcze jeden jest planowany, ale są to tylko plany, żeby zbudować jeszcze jeden most nad rzeką Tag. I jest to w sumie najdłuższy most, jaki przyjdzie nam w ogóle tutaj zwiedzić, bo chodzi o ten most, jak widać. Jest on dosyć długi, no i będzie na pewno robić wrażenie w samej grze, no i w rzeczywistości też robi niezłe wrażenie. No ale jeszcze jest jeden most i jest to most 25 kwietnia, który jest tutaj na jednym ze zdjęć, ale do za chwilę. Tutaj mamy jakieś węzły, jakieś zjazdy, rozjazdy i tego typu elementy. I tutaj mamy kolejny teren i jeszcze w tym miejscu mamy widok na pewien akwedukt, który ma nawet swój artykuł na Wikipedii. To jest akurat ten wiadukt, nie będę czytać jego oficjalnej nazwy, ale z takiego wolnego tłumaczenia można wywnioskować, że jest to wodociąg darmowych wód, lub przynajmniej kiedyś był. Zapewne za czasów, kiedy oczywiście używano takich akweduktów. No i trzeba przyznać, że bardzo ładnie wygląda. No i oczywiście bardzo ładnie komponuje się w tym miejscu. To jest chyba to samo miejsce, co na zdjęciu drugim. Chyba tak, albo nie do końca. Pewności nie mam, nie chcę się teraz sprawdzać. No pewności nie mam, tak szczerze mówiąc. No do końca pewny nie jestem, ale jest to dosyć podobne miejsce. Przez te bloki wydaje mi się, że to są te same bloki tutaj, ale w takim razie by oznaczał, że dalej. Nie wiem, czy do końca to samo miejsce, czy nie. Pewności nie mam. Żadnych nowych film nie widzę, chociaż tutaj na pierwszym planie ten man z jakąś nietypową naczepą jedzie, ale ciężko się przyjrzeć, co tam dokładnie ma na tej naczepie namalowane, więc ciężko powiedzieć, czy tam jest jakaś nowa firma, czy nie. Na piątym zdjęciu, jak możemy zobaczyć, tutaj mamy nocną panoramę właśnie z widokiem na ten most 25 kwietnia. No i trzeba przyznać, że bardzo ładnie to wygląda, zwłaszcza to zdjęcie tutaj w nocy. Bardzo pięknie się to komponuje. Przy okazji na Twitterze pojawiło się zdjęcie za dnia. No i jak widać, za dnia też robi wrażenie, bo widać, że osoby w ST Software, te, które robią mosty, widać, bardzo dobrze robią te mosty. Nie dziwię się, bo w sumie do tej pory przy każdej informacji, no ostatnimi czasy już nie, ale bywało tak, że przy każdej informacji o jakichś nowościach z danego dodatku zawsze pojawiał się temat mostów, ale od ostatnich jakoś ich zabrakło. A szkoda, bo zawsze się tym chwalili, bo zawsze ładnie im wychodziły te mosty, nawet od początku w drugiej części Euro Truck Simulator 2, no już te mosty były dosyć ładne. Ale dobra, tutaj mamy już jakiś teren przemysłowy, prawdopodobnie jakaś stocznia, bo z tematem nadmorskich firm będziemy mieli tutaj sporo do czynienia. No i oczywiście z tych nadmorskich firm prawdopodobnie będziemy zabierali najwięcej ładunków, oczywiście z Lizbony. Tutaj kolejny widok na mosty 25 kwietnia. Tutaj jest chyba ta sama stocznia, ten sam okręg przemysłowy, co chyba wcześniej był widoczny. Tutaj mamy widok na centrum miasta, które bardzo ładnie się prezentuje.
Te budynki na tej górce przypominają mi ten styl, jaki był do tej pory w Italii. Idąc dalej, no tutaj mamy miejsce, które było już kilka dni temu pokazane, chyba jakoś w tamtym tygodniu pojawił się filmik na Twitterze z Software, w którym pokazali te tereny, konkretnie to miejsce z tą architekturą tutaj na tej ścianie pod tymi budynkami i ludzie nawet wysyłali zdjęcia z realnego miejsca, więc prawdopodobnie ktoś takie zdjęcie już nawet wysłał tutaj pod postem na blogu, więc jak coś można łatwo znaleźć. No tutaj mamy widok na jakieś przedmieścia Lizbony, no i oczywiście trzeba zaznaczyć, że panuje tutaj naprawdę niesamowity klimat. No trzeba przyznać, że naprawdę ładnie to wygląda i bardzo szczegółowo. Tutaj mamy kolejne tereny Lizbony, tutaj kolejny widok na mosty 25 kwietnia, no i tutaj wracamy do tego pierwszego mostu Vasco da Gama, no i trzeba przyznać, że no z tego ujęcia też robi niezłe wrażenie, a myślę, że sama przejażdżka po nim będzie jeszcze znacznie lepsza niż same zdjęcia. Ale oczywiście do samej premiery tego dodatku przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, no ale w międzyczasie oczywiście ten dodatek można dodać do swojej listy życzeń na Steamie, a z tych wszystkich informacji to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!